Siemaneczko! Z tej strony Multi i dziś witam Was w najbardziej znanej kuchni na YouTubach. Ze mną jest mama, witamy. Cześć! I słuchajcie, mamy dla Was kolejne pyszności. Tym razem będą to rożki francuskie z jabłkiem. Zapytacie, co się stało, że nie było przez tyle czasu odcinku z kuchni? No cóż, mieliśmy spore problemy techniczne, ale słuchajcie, jest teraz już nowy piekarnik. Zobaczcie. Mamo, od teraz będziemy mogli podawać temperatury. Tak jest, nareszcie. Także wszystko dzisiaj w naszym programie. Zapraszamy do oglądania. Ziomeczki, lecimy. Do przygotowania rożków będzie nam potrzebne gotowe, kupione ciasto francuskie. Gotowe jabłka prażone, również kupione. No i do tego już cukier do posypania, brązowy, może być biały, cynamon, trochę mąki do podsypania i woda z pędzelkiem, żeby posmarować ciasto. Całkiem mało. Całkiem mało i to jest coś bardzo fajnego, bo się robi niesamowicie szybko. Coś dla mnie. To co mogę już robić? Tak, tak. No dobrze, to czyli trzeba rozwinąć ciasto. O kurde. Ważne, aby było dosyć dobrze schłodzone. Ono musi być zimne. I dzielimy mniej więcej na trzy części. Żeby nawet sobie to ułatwić, możemy tak złożyć. Mniej więcej zaznaczyć. I już. I ciach. I tniemy. I teraz jeszcze na pół, wzdłuż. Ale taktyki tutaj, słuchajcie, jak na CW. Nie musi być jakoś niesamowicie równo, to nie jest aż przecież aż tak bardzo istotne. Teraz wykładamy jabłka po takiej dużej łyżce stołowej na środek, ale pod takim kątem, jak to będziemy zwijać rożek. Ja nie wiem, o co chodzi, ale najważniejsze, żeby mama wiedziała. To jest bardzo szybkie danie. No i mamy. No i mamy. I teraz tak. Bierzemy cynamon i posypujemy trochę. Nawet nie wiem, czy tych jabłek nie dałam troszeczkę za dużo. W zasadzie nawet trochę za dużo. Lepiej dla mnie. Ja powiem szczerze, będę najedzony. Cukier do posypania. A dlaczego cukier brązowy? No bo jest no troszkę zdrowszy. A poza tym, znaczy zdrowszy, no. Bardziej. W ogóle sypiemy tutaj cukrem. Dzięki temu nie musimy potem robić pomady i lukrem smarować, tak? Aha, okej. Okay. Ale możemy również tak, zależy, jak ktoś nie ma problemów z nadwagą, z tuszą, to może sobie tak zrobić. Teraz smarujemy, żeby się rożki nam skleiły. I smarujemy wodą. Również można to robić jajkiem roztrzepanym, ale też używam do tego wody ze względów dietetycznych. I następnie zwijamy w rożek. Składamy na pół i mniej więcej formujemy. Wygląda podobnie jak pieróg. Tak, całkiem podobnie. No nie jest to jakoś tak strasznie równo z centymetrem robione, ale to naprawdę nie jest jakieś bardzo istotne. Ważny jest smak, a nie kurde wygląd. Dlatego, że to i tak zaraz zniknie. Tak? No chyba tak. Ja nic nie wiem o tym. Ale ja wiem. Okej. Okay. Przy okazji mogę Wam powiedzieć, moi drodzy, że tutaj działa bardzo podobna taktyka, jak w przypadku ostatnich dań. Jeden rożek to jest kolorek zielony. Dwa rożki to jest kolorek niebieski. Trzy rożki jesteście fioletem, także jeśli celujecie fioleta, no to trzy rożki to jest Wasz obowiązek. Ja tutaj mam taktyki, jeśli wiemy, że z więcej zjemy, no to będziemy lepiej grali. No i dobra, i teraz bierzemy blachę wyłożoną papierem z silikonem. Taką do pieczenia. I lądujemy. Jeden. Dwa. Drugi. O, takie duże wyszły. Mam nadzieję, że się zmieszczą. No, trzeba będzie pokombinować tutaj chyba. Ale czwarty wejdzie. Piąty. I ostatni. Tak, i szósty. No. I teraz jeszcze posmarujemy rożki wodą. A powiem Wam, że na tą wodę to bym nie wpadł. Tak jak oglądałem kiedyś w programach kulinarnych właśnie, że jajko i tak dalej, ale z tą wodą to... A to taki mój zamiennik jest, żeby było mniej po prostu kalorycznie. Jajko zawsze ma tam swoje. Plus 50 na rożkę. I teraz do piekarnika. I teraz do piekarnika.
Co tu się dzieje na tym piekarniku? Dużo opcji widzę. O kurde, ale elektryka. Pieczenie intensywne. 170 stopni czy 210? Nie, teraz ustawimy na początek na 200... Na 215. Tak już próbowałam w tej temperaturze, piekłam i się piekło najlepiej. Przeskoczyło. Jest, okej. Okay. Mamy małego fejla na nagraniu. Dobra, i teraz... no i wkładamy do pieczenia. Ale ciepło jest. I trzeba pilnować, ponieważ temperatura... Znaczy, jak one już troszeczkę wyrosną, to należy temperaturę zmniejszyć. Do tak może 190, ale mimo wszystko i tak trzeba pilnować. No dobra, to ten moment, mamo, nam podasz. Teraz jest 0031. Jak to kurna? Nie, to jest zegar, ale jest nieustawiony. No to dobrze, to będziemy mogli wyliczyć minuty. To słyszymy się za minut. No teraz myślę, że się będzie na razie z 5. Zobaczymy, przez 5 minut tak się będzie piekło. To do zobaczenia za 5 minut. No. Zwiększyliśmy temperaturę na 225 stopni, żeby przyspieszyć proces wyrastania. A jak one brzydko wyrosną? Dlaczego? Bo ja wiem. No dobra, zaczyna się rumienić, to teraz muszę temperaturę nieco zmniejszyć. Moi drodzy, minęło 10 minut. Co teraz robimy? Teraz zmniejszamy temperaturę, bo zaczynają się rożki rumienić, więc jest za wysoka temperatura, żeby nam się nie przypaliły. Zmniejszamy. Okej. Okay. Na ile? Na 180. O, okej. Okay. W międzyczasie, jak mama powiedziała wcześniej, zwiększyliśmy do 225, no ale to dlatego, że chcieliśmy przyspieszyć proces, więc nie ma problemu. Zobaczcie, jak obecnie wyglądają. Robią się, zaraz będą do jedzenia. Słyszymy się za około, mamo? Nie wiem, kolejne 10 minut niecałe. No dobra, to do zobaczenia. Po 20 minutach wyjmujemy rożki i uwaga. Teraz uderzenie gorąca. No, taka fala przeszła. Proszę bardzo. No, o kurna. Uderzyłem w lodówkę. Wyleciały nam jabłka, zobaczcie. Trochę tylko, no to... No bo było ich dużo. Zawsze tak jest, że one trochę podpływają. I przypominam wam raz jeszcze. Pokażemy od dołu, jak pięknie się zrumieniły. No na pewno widziałem, tak? To jest strasznie gorące, więc jakby nie mogę... I wylądował, dobra. Przypominam wam, jeden rożek, kolorek zielony. Dwa rożki, niebieski. Czy tyle ci wystarczy? No, powiedz. Na początek? Na początek. Po 3 godzinach wydaje mi się, że kolejne. No dobrze. No to cóż, moi drodzy. Wydaje mi się, że teraz możemy go otworzyć, co? Możemy. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Proszę tutaj przygotować sztuczce. Nóż. Widelec. Ja mam to zrobić? No, a ja? No, ja tu kamerzysta jestem tylko. No, co tu się wydarzy? Co tam w środku jest? No, ale to, co to za otwarcie? No, tak się nie otwiera, no. O to chodziło. Proszę bardzo. No, cukier się stopił. Połączyło się wszystko razem z cynamonem i z cukrem. No i tak. No, chyba, tak? Pięknie pachnie. 10 na 10. Pięknie pachnie i na pewno wspaniale smakuje. Także, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Wydaje mi się, że spokojnie możecie spróbować zrobić sami. W końcu to nie jest nic trudnego. Chyba. Bardzo łatwe. No, skoro mama tak mówi, to tak musi być. Pamiętajcie o ocenianiu i powiedzcie, czy podobał wam się powrót serii W kuchni z mamą. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zachęcamy do subskrypcji i do zobaczenia. Cześć. Cześć.